Dzień dobry, dzień dobry! Witajcie, witajcie, dobry wieczór, moi kochani, mili. Ależ dobrze was widzieć tutaj obecnych na Get Response i mam nadzieję, że udało się nam też połączyć z Facebookiem. Ja sobie tutaj sprawdzę. Nie. Działa wszystko pięknie. O, mamy odwiedziny mojego najmłodszego syna. Też u ciebie już działa. A kiedy mnie. Jesteś już puszczony. Słuchajcie, bo u mnie dzisiaj oglądają wychowawczą wszyscy. Wszyscy absolutnie w swoich pokojach poinstalowani, każdy w swoim zakątku będzie dzisiaj przysłuchiwał się temu, jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dziękuję. Ja mam tutaj stałą ekipę. Słuchajcie, no jesteście niesamowici, ponieważ ja mam taką ekipę, która od razu daje mi znać, czy słychać, czy widać, czy wszystko jest okej. Okay. Także już nawet nie muszę pytać, tylko od razu oni po prostu tu bombardują. Tak, słychać, widać, więc super, absolutnie, jesteście genialni. Dobrze, moi drodzy, dziś podczas tego dzisiejszego spotkania będziemy sobie rozmawiać o emocjach, także jeszcze tutaj, o, jeszcze sobie sprawdzę, Facebook też już jest z nami, dzień dobry, witam was wszystkich, którzy dołączyli też na Facebooku, także no niesamowicie, super, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście. Okej, dzisiaj o emocjach. Moi drodzy, no to tradycyjnie pozwolicie, że się przedstawię. Także ja nazywam się Magdalena Tułecka, jestem właścicielem firmy EduFarma Edukacja w innym wymiarze i witam was serdecznie na naszym takim cotygodniowym spotkaniu, które nazywa się Eduwychowawcza. Mam nadzieję, że będziemy dzisiaj gościć nowych naszych również słuchaczy, którzy dzisiaj też wcielą się trochę w superbohaterów i rozłożą emocje na czynniki pierwsze. No dobra, zaczynamy. Słuchajcie, trudne emocje, czyli jakie? Jakie te emocje są i ile ich jest? Czy jesteśmy w stanie je policzyć? Gdybyście tutaj mogli mi napisać, jakie emocje znacie, albo z jakimi emocjami jakby najczęściej przychodzi wam się mierzyć. Super, widać, złość. Pierwsze co złość, słuchajcie, czyli chyba ta złość jest taka, gdzie nam najbardziej doskwiera, skoro nam przyszła jako pierwsza na myśl. Mamy tutaj śmiech, mamy radość, smutek, niecierpliwość, szczęście, gniew. Dobrze, pamiętajcie, że mówimy o trudnych emocjach, tak? Czyli takich, z którymi sobie nie do końca radzimy. Mamy też miłość, bywa i trudna miłość, tak jest. Happy and sad, fajnie, moi uczniowie tutaj dają też emocje po angielsku ostatnio, od razu. Dobrze, mamy tej złości mamy rzeczywiście sporo, tak, trudne sprawy. No właśnie, dzisiaj będzie o takich trudnych sprawach. Słuchajcie, rozkładamy emocje na czynniki pierwsze. Najpierw sobie trochę o nich porozmawiamy, skąd one się biorą, a na końcu dzisiejszego spotkania powiemy sobie, się zastanowimy właściwie razem, jak sobie z nimi radzić, ok? Czyli co to robić. I teraz ja powiem tylko tak, że to będą takie wskazówki dla wszystkich. Nieważne, czy mamy lat 8, czy mamy lat 6, bo wiem, że sześciolatek też ogląda. Pozdrawiam mojego sześciolatka. Czy mamy lat 15, 12, 11, 10, czy 18, czy nie wiem, 20, 30, 40 czy 50? No to jakby wszyscy jakoś musimy sobie z tymi emocjami poradzić, a te metody
wiecie, takiego rozpakowywania tych emocji, no to one są po prostu dla wszystkich właściwie prawie takie same. Dobra, lecimy. Złość. Słuchajcie, co to jest ta złość i kiedy ona nam towarzyszy? Kiedy w was ta złość się uruchamia? Jakie są tego objawy? Co wy robicie, jak jesteście tacy, wiecie, zezłoszczeni na maksa? Jak to się objawia? Dajcie tu mi, proszę tutaj, wasze epopeje zawsze są takie, wiecie, w punkt trafiające, więc ja myślę, że sobie fajnie też tutaj poradzicie. Złość, jak ona, skąd my wiemy, że to jest akurat złość, a nie co innego? Jak się u was ta złość objawia? Co robicie? Słuchajcie, ze trzy przykłady potrzebuję tutaj, ciach, ciach, proszę. No na przykład, że krzyczymy, nie? Tam po prostu już krzyczymy. Pokłócenie się, o matko, no tak, po prostu jakież to jest, no takie wiecie, negatywne, nie? Jak się ludzie kłócą. O, uderzamy w poduszkę, biedne te poduszki, no właśnie, w poduszkę się, to już jest rozładowywanie złości, a co jeszcze? Roztargnienie, krzyczymy w poduszkę, a no właśnie, bo jak w domu nie wolno krzyczeć, to przynajmniej tyle, że w poduszkę się pokrzyczy, tylko się nie uduście tymi poduszkami. No, 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 łamiemy ołówki, dobra, super. Łamiemy ołówki, rzucamy poduszkami, pewnie, że tak, po prostu ciskamy czym leci i tak dalej. Dobrze, żebyście talerzami nie uderzali, bo jak zaczniecie mamie tłuc talerze w kuchni, to się za chwilę okaże, że nie ma na czym jeść, nie? Bałaganimy w pokoju, super, ja myślę, że to jest po prostu wspaniała odpowiedź, że to właśnie jest też tak, że jak jesteśmy źli, to tak rozrobimy bałaganu po prostu wszędzie, tylko że później trzeba sprzątać, nie? Kopiemy w szafę, Boże, biedna szafa, uważaj, bo tam wiesz, szafę można, może ci noga wpaść do środka, do szafy, albo w drzwi, tak jest, czyli wszędzie siłowo, ta złość po prostu uruchamia w nas jakieś takie pokłady takiej siły, że wiecie, tu ciskamy, tam rzucamy, tu kopiemy, tu krzyczymy, tu się kłócimy, po prostu sama negatywna energia, idziemy dalej. Mamy rozpracowaną złość, jakie mamy objawy, nie? Dobra, idziemy, słuchajcie, zniecierpliwienie. Dobrze, a no właśnie, jeszcze a propos złości, fajnie pisze Staś, że w szkole się łamie plastikowe sztućce i się rozwala pudełka po biedzie. No tak, i zobaczcie, po prostu zamiast się zachowywać kulturalnie, to tam się po prostu dzieje, że te sztućce latają, kubeczki i tak dalej, nie? Dobra, zniecierpliwienie. Kto z was jest niecierpliwy? No, kto z was jest niecierpliwy? Albo wie o tym, że jest niecierpliwy? A, no właśnie, się okazuje, że tak samo jak jesteśmy zezłoszczeni, tak samo jakże się złościmy, tak samo też jesteśmy zniecierpliwieni. Słuchajcie, no to dobra, okej, Staś pisze, że jest w miarę cierpliwy. Okej, Stasio, no w sumie masz rację, ty masz dużo w sobie cierpliwości, bo ja cię dobrze znam. Słuchajcie, jak się objawia nasze zniecierpliwienie? Co my robimy, jak jesteśmy niecierpliwi? No ja to po prostu chodzę, nie? Już jakbym miała, wiecie, po prostu 12 jajek znieść, nie? Taka niecierpliwa. Co robimy, jak się niecierpliwimy? Modlimy się, zaraz będziemy się modlić. Denerwujemy się, dobra, czy jak się niecierpliwimy, to się denerwujemy. Co jeszcze? Jakie wy macie objawy tego, że się niecierpliwicie? O, kręcę się dookoła, tak jest, ja mam to samo. No to byśmy się tu nakręcili, Rafał. Kręcimy się, no tacy jesteśmy, tupanie, pewnie, tupiemy nogami, bo tacy jesteśmy już zniecierpliwieni. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. A jeszcze mi powiedzcie, Krzysio skacze i chodzi po całym domu i ja stwierdzam, że to jest absolutna prawda, ponieważ ja z Krzysiem żyję pod jeden dachem i on tak robi. Także Krzysiek jest zniecierpliwiony, to jest po prostu, wiecie, skaczący wszędzie. Słuchajcie, a powiedzcie mi, czy częściej jesteście zezłoszczeni, czyli odczuwacie złość, czy częściej odczuwacie zniecierpliwienie? Co wam towarzyszy częściej? Złość, okej.
Tutaj złość przeważa, u niektórych jest to i to, czyli na zmianę, raz jest ktoś niecierpliwy, raz jest zniecierpliwiony. Ale widzicie, sami tutaj moja ekipa, która komentuje, ponieważ ma włączony czat na GetResponse, tutaj właśnie na naszym webinarze, tutaj fajnie pisze, uczestnicy czatu bardzo ładnie tutaj komentują i dają mi takie odpowiedzi właśnie, że jeżeli chodzi o zniecierpliwienie i złość, to przeważa złość, ale zniecierpliwienie też się pojawia. O, ciągle coś denerwuje nas, no tak. No i to jest taka kwadratura koła. Tu się człowiek niecierpliwi, jak nie dostanie czego chce, no to leci i zaraz popada w złość i już się stresuje. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Kto z was jakby spotyka się z takim uczuciem samotności? Czy wy odczuwacie samotność, tak, że się czujecie tacy, no to czy tacy zostawieni, tacy samotni, że nie możecie się podzielić swoimi jakimiś tam kłopotami czy problemami z drugą osobą? Albo nie osobą, może ze zwierzakiem na przykład jakimś. Okej, okay. Czyli czasem zdecydowanie mniejszość jest samotna, ale też tacy się zdarzają, którzy tą samotność odczuwają, a za samotnością idzie jakiś żal czy smutek. No właśnie. My musimy tą samotność rozłożyć na czynniki pierwsze, słuchajcie. My sobie kiedyś chyba zrobimy taką lekcję typowo rozkładającą na czynniki pierwsze tą samotność, słuchajcie, bo samotność jest po prostu okropna, jak się jest tak samemu w sobie, samym. Dobra, no właśnie, nie, że piszecie tutaj pięknie, że to nie jest happy, nie jesteście happy. No nie, właśnie. Tym bardziej, że teraz ta samotność może być jeszcze bardziej taka dotkliwa, dlatego że wy nie macie teraz kogo blisko siebie. Nie ma kolegów, nie? Jest tylko rodzina, mama, tata czy rodzeństwo albo jakieś zwierzaki, a koledzy daleko, a to jaki kontakt mamy, to jest najczęściej niewystarczające. No właśnie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, idziemy coraz głębiej. Chciałam tylko jeszcze nadmienić, że jeżeli ktoś z was jakby nie chce się dzielić, to spokojnie, odpowiadajcie sobie samemu w sobie, w swoim serduchu, jak wy sobie radzicie, dobra, co was dotyka, co was nie robi, tak się wiecie, porozkładajcie trochę na czynniki pierwsze. Dobra, słuchajcie, no a na przykład taka emocja, takie wrażenie, że się jest niedoskonałym, takie wiecie, jestem niedoskonały. No, jak to jest z tą niedoskonałością? Jestem niedoskonałym, bo ciągle ktoś tam chce więcej i więcej i więcej. Takie poczucie, że się jest niedoskonałym. Ja wam później powiem na koniec po prostu, jakie to jest antidotum na te wszystkie elementy. Natomiast najpierw się rzeczywiście przyjrzyjmy, że nikt nie jest doskonały. Prawda? Piękne zdanie, Krzysiu, nikt nie jest doskonały. Aha, no tak, nikt nie jest doskonały, natomiast no z tą doskonałością to jest jeszcze tak, że możemy się czuć tacy, wiecie, prawie doskonali, nie? Że możemy czuć takie, możemy mieć w sobie poczucie własnej wartości, a co za tym idzie? A co za tym idzie, czuć się po prostu okej, okay, nie? Że się nic tam się, wiecie, jakiegoś nie dzieje większego. Dobra. Poczucie, że wszyscy oczekują ode mnie za dużo, ale wszyscy to oznacza nie tylko, wiecie, w szkole, nie? Czy tam mama, tata, czy tam jakieś kumple, czy rodzeństwo, tylko tak jakby ogólnie, czy wy macie wrażenie, że tak usiądziecie, że tak usiądziecie na krześle, czy na stołeczku, czy na łóżku i po prostu tak powiecie, Boże, wszyscy czegoś ode mnie chcą, za dużo ode mnie oczekują, nie daję rady. Kto ma takie przeświadczenie? Czyli jest, no właśnie, czasami w szkole, zawsze w szkole, no tak. Tutaj u niektórych jest, że rzadko mają takie poczucie, że jakby to środowisko takie dookoła zewnętrzne oczekuje za dużo. Super, okej. Okay.
rzadko. No to słuchajcie, to jest rewelacyjnie, że wy nie macie takiego poczucia, że po prostu wszyscy od was dookoła czegoś potrzebują i że wy już nie jesteście w stanie tego unieść na tych swoich barkach. To jest rewelacja, naprawdę. O, tu niektórzy mówią często, niektórzy mówią bardzo rzadko, ale jest to też dla mnie zaskoczeniem właściwie, że nie macie, nie ma tak, że po prostu tutaj na hurra wszyscy odpowiedzieli, że tak, tak, po prostu wszyscy za dużo oczekują. Także super, super jest to, że macie to poczucie, że nie macie takiego przeciążenia. Dobra, lecimy. Moi kochani, no to teraz zmęczenie. Czyli po prostu, że się pada, nie? O, ja od 8 rano w online, wy to samo. Jak jest z tym zmęczeniem? Czy to zmęczenie nas dopada? O, z lekcjami, ojej, wszyscy po prostu, szkoła, lekcje, online, wszystko naraz, no tak. Czyli to zmęczenie jest i to zmęczenie nam towarzyszy. O, chyba ktoś będzie miał, sprawdziam z Present Simple, bo tutaj ciągle leci. Usually, sometimes, always, never. Super. O, Natalka mówi, że jest zmęczona, czyli widzicie, czyli to jest jakby kolejna taka oznaka tego, że jest po prostu wszystkiego za dużo i nie umiemy odpoczywać, bo gdybyśmy umieli odpoczywać, to byśmy tego zmęczenia tak nie odczuwali. Okej, okay. O, Stasia fajnie pisze, że on ewoluował i się przystosował, o, zobacz jakie masz super umiejętności i dałeś radę się przystosować, okej, okay. O, środy fajne, bo lek, no tak, widzicie, czyli wcale nie jest tak źle i to zmęczenie można, z tym zmęczeniem można sobie jakoś poradzić. Słuchajcie, no dobra, a kto chce być sobą? Kto chce być sobą? Proszę Państwa, czy Wy chcecie być takim, nie wiecie, czy Wy wiecie, że kim jesteście, jak Wy to chcecie funkcjonować, czy Wy chcecie mieć taką ogólną, zewnętrzną zgodę na to, żeby być sobą? Ja, słuchajcie, tu jest taki niesamowity slajd, który jakby pokazuje, że w efekcie końcowym, no to nie ma różnicy, nie ma różnicy, po prostu, wiecie, każdy skończy tak samo. Okej, okay. O, ja chcę być sobą, bo inaczej to ciężko, no właśnie. Dobra, no to moi drodzy, jak my chcemy być tak sobą i tak sobie pomyślimy o tych wszystkich emocjach, które nam towarzyszą, i o tym, jak już mówiliście, o złości, o tym, że jesteśmy niecierpliwi, o tym, że odczuwamy czasem to, że nie jesteśmy doskonali, czy że tą samotność, czyli jak już czujemy, okej, okay, jak już tak czujemy, że no jest z nami kiepsko, bo tyle tych negatywnych emocji gdzieś tam dookoła nas się czepia, jedna gdzieś tu, druga tu, trzecia tu, czy na głowie, po prostu wszystkie te emocje się czepiają, to ja myślę, że to trzeba tak usiąść na czterech literach, macie cztery litery, wszyscy mają, siadamy na czterech literach i po prostu myślimy o naszych marzeniach. Jak jest nam tak ciężko, że my już tak po prostu, wiecie, że już tak ledwo ciągniemy z tego zmęczenia i z tych emocji, z tego przepychu tych emocji i tak dalej, to tak usiądźmy i pomyślmy o marzeniach. Pomyślmy, kochani, o marzeniach i zaopiekujmy się sobą. Ja Wam powiem, że moja bardzo, bardzo serdeczna przyjaciółka powiedziała kiedyś bardzo mądre zdanie, że jak się sam sobą nie zaopiekujesz, to się nikt tobą nie zaopiekuje. No i możemy tutaj dyskutować, że oczywiście mamy rodziców, czy później mamy te dziewczyny, czy chłopaków i tak dalej, jakichś partnerów, mężów i tak dalej, którzy się nami opiekują. Wszystko się zgadza, ale tak wewnętrznie, jak ty sam sobą się nie zaopiekujesz, no to choćby ta mama nad tobą stała i ten tata, czy życiowy jakiś partner, czy chłopak, czy dziewczyna, no to jak sam nie dasz sobie zgody na to, żeby się sobą zaopiekować, no to jak? No to co on da radę? No nic nie da rady zrobić. Słuchajcie, zaopiekuj się sobą, okej? Okay? Zaopiekuj się sobą po prostu porządnie. I teraz, jak Wy to rozumiecie, żeby się sobą zaopiekować? Co my to będziemy robić, żeby się opiekować sobą? Proszę bardzo.
Pomyślimy o sobie i o tym, żeby się sobą zaopiekować. Aha. No co my, jak myślicie? Co my tutaj wykombinujemy, żeby... Jak to rozumiecie? Zaopiekuj się sobą. O, Martyna coś tu pisze. Zaraz tutaj będziemy mieć odpowiedź. Zaopiekuj się sobą. Tak, daj sobie czas. Daj sobie czas. Odpocznij. Pomyśl o tym, żeby się zrelaksować. Pomyśl o tym, żeby po prostu z kimś najzwyczajniej w świecie fajnie porozmawiać. Dobrze, że zrób sam dla siebie jakieś miłe, fajne rzeczy. Super, doskonale wszystko wiecie. Rozwijaj swoje pasje i talenty. Pewnie, że tak. Przeczytaj książkę. Słuchajcie, no jesteście rewelacyjni. Ja tylko tym, co oglądają na Facebooku, powiem, że to wszystko piszą tutaj dzieci, nasi uczniowie, nastolatkowie, którzy są obecni na webinarze na Get Response. Oni dają gotowe recepty, jak się sobą zaopiekować, czyli wiedza jest. Jest czas, o, jest trochę pograj na komputerze, no pewnie, że tak, daj sobie odrobinę czasu na ten komputer. Pojeździ na rowerze, super, że tak. Bądź szczęśliwy, no, uśmiechaj się do siebie, porozmawiaj z kimś bliskim i zobacz, Julka, tak jakbyś się zgadzał. Ucz się nowych rzeczy, wspaniale, czyli daj sobie ten czas, zastanów się, czego nowego chciałbyś się nauczyć i no, inwestuj w siebie trochę wysiłku i czasu. I teraz zobaczcie, tańcz, pewnie, że tańcz. Dobra, i teraz słuchajcie, porozmawiaj na przykład z rodziną, ale to nie musi być najbliższa rodzina, nie wiem, z mamą, tatą, czy babcią, czy dziadkiem, może macie jakieś ciocie fajne, albo sąsiadki, albo nauczycielki, czy nauczycieli w szkole, czy dyrektora szkolnego. Słuchajcie, no są naprawdę przeróżne osoby, z którymi można świetnie pogadać. Jak człowiek tak porozmawia, to mu się zrobi lżej i się okazuje, że ta złość i też ta niecierpliwość, to że można ją jakoś rozpakować. Ale słuchajcie, co my do tego, jak my to rozpakujemy? No bo to wszystko tak fajnie brzmi. No ale teraz tak, wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie wiem, kończycie na przykład, zamykacie komputery, czy tam wyłączacie komputery, online się skończył, przychodzi mama i od razu zdenerwowana, bo ktoś się tam zdenerwował i od razu, a odrobiłeś lekcję, a siadaj tutaj do zajęć, i w nas po prostu już kipi, nie? Już kipi, uszami nam ta złość wychodzi. Do tego nas brat jeszcze tutaj szturchnie, popchnia, bo mam zabierze ulubioną kredkę i już jest trzecia wojna światowa. No i teraz słuchajcie, co zrobić, co wy możecie zrobić, żeby się z tej złości pozbyć, żeby się wyciszyć. O właśnie, Mikołajowi tak siostra robi. Super, Rafał mówi liczyć do 10. Okej, okay. można liczyć do 10, ale można też po prostu najzwyczajniej w świecie się wyciszyć. I teraz słuchajcie, to wyciszenie to jest coś, czego człowiek się uczy całe życie. I jak się nie nauczy, to biada mu. Także spróbujcie sobie przypomnieć ostatnią sytuację, w której się zdenerwowaliście, ale tak porządnie się zdenerwowaliście i no wiecie, co było dalej, tak? Czyli wiecie, jak ta sytuacja przebiegała, jak co się działo. Więc teraz się zastanówcie, co by się wydarzyło, gdybyście wy zamilkli, poszli do pokoju swojego, usiedli albo położyli się, zaczęli głęboko oddychać i się wyciszyli. Można na przykład włączyć sobie jakąś muzykę, czy jakąś relaksacyjną, czy jakąś muzykę klasyczną, no różne rzeczy można, ale żeby tak się spróbować samemu w sobie wyciszyć. No i teraz zastanówcie się, jakby ta sytuacja wyglądała inaczej, czyli co by się zadziało, jak by się potoczyło wasze życie, gdybyście zastosowali właśnie taką metodę. Jula by zasnęła, no i dobrze, po co chodzić takim, wiesz, nabuzowanym? To można i zasnąć, a co to przeszkadza? Nic nie przeszkadza. No właśnie, i relaks. Okej, okay. I nam tutaj pisze Mikołaj.
A no właśnie, Mikołaj zapomniał posprzątać i dostał ochrzan. No dobra, i teraz Mikołaj, teraz się zastanów. No po pierwsze, że mogłeś posprzątać i by nie było problemu. Ale jak już zapomniałeś posprzątać, to się teraz zastanów, co by mogło być, albo jakby to twoje popołudnie wyglądało, gdybyś w momencie, kiedy już byłeś taki zły, żebyś postarał się o wyciszenie. Słuchajcie, każdy sobie w głowie to rozpracowuje. Co możemy zrobić jeszcze? Ja Wam polecam, zwłaszcza tym, którzy mogą, albo może jeszcze będą mogli niedługo, iść na spacer do lasu albo w pola. Słuchajcie, po prostu spacerowanie na świeżym powietrzu, w pięknej scenerii, oddychanie po prostu wspaniałym, świeżym takim, wiecie, powietrzem, czy pojeździć na koniu, świetnie, Martyna, o, tutaj zazdroszczę, ale jak ktoś nie ma konia, to niech chodzi już idzie do lasu, albo na taki spacer, no nie wiem, czy gdzieś na pola, czy na łąkę, na dwierze psa, czy koleżankę, czy sam idzie, no nie wiem, czy Wam wolno, ale to z mamą, czy z tatą, pospacerować, pooddychać, czyli jakby bardzo ważne jest, żeby w tym momencie, kiedy mamy te negatywne takie w sobie emocje, żeby się uspokoić i fajnie sobie po prostu na spokojnie pooddychać, ok? Dobra, można też iść do garażu i makulaturę i przebić makulaturę, jak? Aha, z satysfakcją wyższości. Można jak najbardziej, można i takie metody zastosować. Dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy. A co wy powiecie na uprawiaj sport? Czyli już wiemy, że nam ciśnienie rośnie, już wiemy, że jesteśmy zniecierpliwieni, że już nam coś po prostu nie wychodzi, no to idziemy po prostu uprawiać sport. I teraz, jak ktoś jest na kwarantannie, to idzie na dwór albo na balkon i w miejscu może truchtać, tak jest, pospalać trochę kalorii. Można pójść, można pobiegać, można na rowerze, można poćwiczyć, można sobie odpalić... Można na karate, można sobie odpalić na YouTubie, wiecie, tych sportowców różnych treningów jest potąd, nie? Czy Chodakowska TV, tam Be Active i tym podobne, czy Lewandowska, nie? I po prostu cisnąć. O, niektórzy byli na koszykówce i na tańcach. Słuchajcie, ci co mogą, to się po prostu muszą ruszać. Nie ma dwóch zdań. Ten ruch jest niesamowicie ważny. A za ruchem idzie, co idzie za ruchem? No moi Państwo, oczywiście jedz zdrowo, czyli oprócz tego ruchu na te nasze biedne, szargane nerwy będzie dobrze wpływało po prostu dobre jedzenie, czyli nie jakieś tam chipsy, batony podkradane i tak dalej, tylko rzeczywiście takie jedzenie, wiecie, odżywcze, pełnowartościowe, no takie, które da nam tego powera. No wyobraźcie sobie, że po prostu tak, jesteście źli, niedobrzy, po prostu tacy zdenerwowani i jeszcze zje się, nie wiem, McDonalda. No i co? I po tym McDonaldzie to po prostu tylko już leżeć i się nie ruszać, bo już nikt nie jest w stanie. Więc ja proszę, ja po prostu apeluję, proszę, zobaczcie, że o tym ruchu i o zdrowym jedzeniu rozmawiamy na każdej naszej lekcji eduwychowawczej, każdej jednej. To jest niesamowicie ważne, żeby o tym pamiętać. Tak jest, melony, granaty, oczywiście, że tak. Dobra, a teraz mam coś ciekawego i jestem bardzo ciekawa, kto stosuje słuchanie muzyki, czyli jak jesteście, wiecie, tacy, czy samo, czujecie tą samotność, czy jest wam trochę niewygodnie i tak dalej, kto po prostu pierwsze co robi, to pstryk i odpala muzę. U kogo muza leci? A niektórzy, dobra, tutaj czasami, o tutaj proszę, tu mu zaleci. Dobrze, czyli stosujecie. Słuchajcie, słuchanie muzyki, tylko teraz tak. Tak już na poważnie, no to jakiej tej muzyki słuchać, jak jesteśmy w takich, wiecie, nastrojach? To trzeba takiej muzyki, która nas wyciszy, zrelaksuje, czyli wiecie, albo coś takiego, jakiś classical music może, jakąś muzykę klasyczną, jakąś taką delikatną, czy taką, wiecie, żeby się tak zchillować,
Wiecie, tak trzeba melancholijnie, żeby tak się wyciszyć, żeby się nie słuchali po prostu jakiegoś tam Rammsteina czy coś takiego, gdzie was jeszcze się mocniej nakręcicie i po prostu będziecie jeszcze bardziej dawać czadu, bo to właśnie nie o to chodzi, to trzeba odwracać kota ogonem, czyli na spokojnie się wyciszać, ok? Czyli musimy zadziałać jako takie antidotum. Dobra. Pomedytuj. Słuchajcie, co to jest ta medytacja, o co to chodzi w tych medytacjach? Ci wszyscy medytują dookoła, nie? Słuchajcie, no to co? No to po prostu trzeba siąść, pooddychać głęboko. Możecie posłuchać jakiejś muzyki, po prostu się to ładnie wychillować, się zastanowić nad sobą generalnie, co wy to wyprawiacie, pomyśleć sobie, możecie mieć jakąś intencję sobie, pomyśleć o czymś pozytywnym. Tak jest, tu Martyna pisze o muzyce do medytowania, pewnie, że tak, czyli pomyśleć sobie, co by się chciało zdziałać, jak to zrobić, ile jeszcze musimy w siebie zainwestować czasu i energii i tak dalej, czyli wyciszamy się. Pomalutku. Dobra. Można się pomodlić. Słuchajcie, jak już nas tak nosi i już jesteśmy tacy źli i tacy zezłoszczeni, bo nie źli, tylko tacy, wiecie, zezłoszczeni i tacy jeszcze do tego, a no właśnie, różaniec, wszyscy tu mówią, że różaniec działa cuda, więc dla kogo działa, po prostu wierzyć w to i modlić się tam gdzieś, wiecie, do jakiegoś anioła, stróża, do Boga, o to, żeby nad wami, czy nad tymi waszymi emocjami zapanował, słuchajcie, czyli to też jest super rozwiązanie. Jedni będą medytować, drudzy będą się modlić i wszystko jest ok. Najważniejsze jest to, żeby w was była taka, wiecie, fajna równowaga, żebyście wy byli w stanie jakby nad tymi wszystkimi emocjami zapanować. A ja wiem, że to nie jest taki łatwy czas dla was, dlatego jakby tym bardziej dzisiaj mówimy o tych emocjach, tak? Przerabialiśmy i to, że jesteśmy zezłoszczeni, zniecierpliwieni, że jesteśmy samotni, że wszyscy wszystko od nas wymagają i tak dalej. Więc jak was takie myśli przytłoczą, to ja was bardzo, bardzo proszę, żeby po prostu spróbować poszukać tego rozwiązania, wykorzystać chociaż jedno czy dwa z tych rozwiązań, o których mówiliśmy dzisiaj. Tak jest. I moi drodzy, bardzo ważne, jeżeli w ogóle nie najważniejsze, to zadbać o swój sen. Nie z telefonem w łóżku, że tam po prostu jeszcze coś tam sprawdzamy, nie? Odkładamy, w ogóle wynosimy z pokoju telefon, zostawiamy w jakimś koszyczku, nie wiem, w kuchni, w salonie, nie wiem gdzie, w szafce, w łazience, w szufladzie. Wkładziemy się do łóżka, wyciszamy siebie, po prostu pooddychamy sobie, nie wiem, przy otwartym oknie do jakiegoś świeżego powietrza, żeby zaczerpnąć jakiegoś świeżego powietrza i postarajmy się tak zaprogramować swój dzień, żeby spać przynajmniej te, wiecie, 7,5-8 godzin, nie? Wy jesteście w takim wieku, że ten sen jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, więc kładziemy się i śpimy wygodnie. Także słuchajcie, na dzisiejszy dzień, tak jak się nasza wychowawcza skończy, to ja mam ogromną nadzieję, że wy wszyscy będziecie pięknie, ładni, wymyci, pachnący, zęby wyczyszczone, pod pierzynki w pokoju, który jest wywietrzony, czyli pamiętać o tym, po prostu porządnie wywietrzyć pokoje, żeby było czym oddychać, żeby się fajnie oddychało w nocy. I moi drodzy, i tak zasypiamy, dbamy o ten sen, bez elektroniki, żeby to było jasne, bez elektroniki w łóżku, nie ma elektroniki w pokoju, żeby was nic nie kusiło, książeczka ewentualnie, jakaś książeczka, żeby jeszcze parę stron sobie na dobranoc parę stron jeszcze poczytać. No i moi drodzy, tak jak sobie pomyślimy o tych wszystkich emocjach, okej, okay, o tym, co nas, dzisiaj mówimy o tych emocjach takich, wiecie, nie do końca dobre, wszystkie są dobre, bo one wszystkie nam są po coś potrzebne i każda ta emocja czegoś nas uczy, ale wiecie, te emocje, które są dla nas takie, wiecie, trudne, problemowe i tak dalej, dzisiaj sobie o nich całe nasze spotkanie rozmawiamy, więc na koniec
po prostu pomyślmy o tym, że trzeba pokochać siebie, po prostu siebie pokochać i siebie zaakceptować. To jest takie teraz, wiecie, wszyscy dorośli teraz mają po prostu takie hasło przewodnie, pokochaj siebie, po prostu pracuje wiele osób nad, nie wiem, swoją własną wartością, więc wy, ponieważ jesteście jeszcze w tak młodym wieku, macie po prostu niesamowitą okazję do tego, żeby już nad tym pokochaniem siebie, zaakceptowaniem siebie, żeby nad zrozumieniem tego, że jesteście wartościowymi ludźmi i zaakceptowaniem myśli, że zasługujecie na prawdziwe szczęście, że jeżeli nad tym popracujecie już teraz i będziecie po prostu jak mantrę sobie to wszystko powtarzać, to się będzie żyło lepiej, mówię wam, że się będzie żyło lepiej. Nie trzeba wynosić komputera nigdzie, wystarczy zaakceptować i zastosować przynajmniej kilka z tych rozwiązań, o których mówiliśmy dzisiaj, Martyna, także na spokojnie, bez jakichś, wiesz, rewolucji alpejskich. Moi drodzy, to jest tak naprawdę mój ostatni slajd dla was na dzisiaj, także w tym momencie pomału kończymy, jeszcze będzie moja ulubiona chwila i wasza też, mam nadzieję, czyli tutaj właśnie cała społeczność, która się zgromadziła na webinarium na Get Response, to po prostu zawsze się ze mną żegna po kilka minut, bo nie możemy się rozłączyć i pożegnać na dobrze. Właśnie, ja nie chcę się rozłączyć. No właśnie, to jest absolutnie najpiękniejsze, co może mnie spotkać wśród tych wszystkich zdań, które tutaj piszecie. Moi Państwo, kończymy. Bardzo, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie, że wszystkie emocje są dobre, wszystkie czegoś nas uczą, ale najważniejsze dla nas jest to, żeby z tymi emocjami, które są dla nas takie trochę kłopotliwe i które nam gdzieś tam, wiecie, stwarzają takie chwile czy takie momenty, gdzie nie jest nam do końca ze sobą dobrze, żeby umieć się te emocje rozpakowywać, żeby po prostu wiedzieć, jakie jest antidotum, wiedzieć, co robić, żeby sobie poprawić humor, że trzeba, wszystko już wiecie, co trzeba, już nie będę powtarzać, wszystko wiecie, co trzeba po dzisiejszej lekcji i do zobaczenia, do zastosowania natychmiast i do zobaczenia za tydzień na naszej lekcji wychowawczej 20:30. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam i za dzisiaj ogromnie, ogromnie dziękuję. Także buziaki, pa, dobranoc. Dobra, a wy nie wiecie, ale ja tutaj się rozłączyłam na Facebooku, a jeszcze tutaj sobie popatrzę, jak się pięknie żegnacie, co wy tu wypisujecie, to jest zawsze takie dla mnie takie to jest urocze, naprawdę. Takie to jest bardzo, bardzo, bardzo urocze, słuchajcie, na tak Was uwielbiam, tak czekam na te czwartki, żeby trochę do Was poopowiadać. Zobaczcie, aż mi się oczy świecą, po prostu aż mam takie, wiecie, łzy w oczach, takiej radości. O. Krzysio, zaraz się zobaczymy, nie Marcy. Dobra, Martyna mówi, że też jej się płakać chce. A, Martyna nie płacze. Ale zobacz, ja też jestem wzruszona. Dobra. A widzisz, tu jesteś na live jeszcze tutaj, wiesz, wszyscy jeszcze już tutaj żegnają, nie mogą się pożegnać. Słuchajcie, pa. Widzicie, ja już muszę się rozłączyć, bo już mój syn tutaj atakuje coś tutaj, chce mi pokazać jakieś rysunki. Dobra, pa, żegnam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa, kocham Was.